Witam, kolejny filmik. Znowu tutaj zawitała złota maska, Golden Mask 4. W skrócie powiem tak, sprzęt ponoć od nowości, coś mu nie było, coś jakoś dziwnie działał z tego co osoba pisała. A teraz zrobiło się tak, że praktycznie wykrywacz nie chce poprawnie działać. Jest, można powiedzieć, problem z gruntem, w ogóle praktycznie się nie stroi. Sobie zaraz to odpalimy. Zobaczymy jak to tam jest. I tak jak widać z thresholdem też jest jakby jakiś problem, ale to być może jest też spowodowane tym, że jest po prostu usterka spowodowana gruntem. Tak jak widać, ferromagnetyk, ferryt, manualny balans gruntu, godzina 12 i powinna być cisza. A tutaj jest to praktycznie prawie na pograniczu tej skali poprawności działania. No, jeśli gdzieś się na jakimś terenie trafi taki grunt, że trzeba zjechać aż poza skalę, no to po prostu się nie da, no i wykrywacz nie będzie działał prawidłowo. A te inne filtry na razie pomijam, bo to jest mało w tej chwili ważne. Jak widać też threshold niestabilnie działa. Prawdopodobnie dyskryminacja też może nie działać właściwie. Tak sądzę. Jak widać, dobrze mówię? Czy nie dobrze? Bude jakby żelaza trzymać na... A nie, nie, dobrze, nie dobrze. Nie wiem właśnie. Czy w jednym tonie? To jest w jednym tonie, o dwóch tonach. O dwóch tonach chyba też powinno być coś tak. Dobra, mniejsza z tym, ale rozchodzi się tutaj o... o balans gruntu. Dobra, ja rozbiorę, zobaczę co się tutaj wydziało, choć sądzę, że będzie uwalony chyba tranzystor któryś tam do strony bloku odbiornika. Tak się coś dzieje, że to są już tego maski te w nowych tych obudowach, one są już trochę przeprojektowane i coś sądzę, że chyba włożyli to w mniejszą obudowę, przerobili trochę płytkę, jakby mówiąc, coś zrobili troszkę może mniej elementów. Może coś gdzieś jest jakiś błąd na schemacie i być może wywala dlatego ten tranzystor. Tak sądzę. Może jest, nie wiem, może coś z odbiornikiem być po stronie odbiornika, może. No trudno stwierdzić, ale tak coś, tak sądzę, że coś jest tam nie tak do końca przez producenta zrobione. No dobra, nie ma co gdybać, rozbieram i zobaczę co tam się stanęło. No i dobra, już wracam, także znowu się złapałem na taki pewien chwyt. Zaraz tutaj trochę omówię. Ale nie będę do końca wnikał, czemu tak jest. Mam jakieś tam swoje przypuszczenia. No, na start wymieniłem tranzystor, wziąłem sobie zdjęcie elektroniki od Golden Maska 4, tak jak jest to napisane. Wymieniłem tranzystor, ale mówię, no kurczę, dalej nie działa. Dalej, że nie ma żadnej różnicy, jeśli chodzi o balans gruntu. No dobra, ale tak chwilę popatrzyłem na tą płytkę. No i się okazuje, że ta płytka jest jakby albo starszej rewersji, albo jest to typowa płytka od Golden Maska 1. No i od razu zerkłem na sobie porównałem dwie elektroniki. No i się okazuje, że to jest albo starsza rewersja płytki, albo to jest rewersja płytki typowa od Golden Maska 1, która jest, jakby można powiedzieć,
przerobiona, można no nie będę tutaj teraz tam wnikał czemu, co i jak, ale jest to jakby przerobiona płytka Golden Maska 1 z naklejką Golden Maska 4. Da się łatwo to po prostu po ilości elementów na płycie da się to po prostu szybko sprawdzić. Dobra, to takie moje tam spostrzeżenia i tak dalej, ale by było trzeba mieć teoretycznie Golden Maska 1 albo Golden Maska 4 wersji starszej, albo typowo Golden Maska płytkę Golden Maska 1 i porównać obydwa modele, bo może wynikać tutaj jakaś wynikać jakaś, jeśli chodzi o zasięgi, może być jakaś różnica w tych dwóch rewersjach płytki. Dobra, czyli tak, robimy manuala, robimy multitone, tu wszystko mam na zero, odpalamy sprzęt, na połowę chyba sądzę, że powinno być w porządku, balans gnutu robimy na godzinę 12. I teraz od razu można powiedzieć, jak działa threshold, tak jak no, coś tam troszeczkę i dopiero są zakłócenia. No wiadomo, ja mam to w tej chwili w domu, więc zakłócenia będą wynikać, ale wtedy nawet jak już tu kręciłem, to wykrywać już się po prostu odzywał. No dobra, ferromagnetic i tam mam sondę, mam nadzieję, że może troszkę do przodu. Dobra, tu jest troszeczkę, trzeba dać, żeby pokrętła nie były na samym zerze. Ferryt, jak widać, jest praktycznie wycięty. I tutaj mam taki mniejszy ferryt, też nie ma żadnej różnicy. Spróbujemy sobie podkręcić więcej thresholdu, bo im więcej thresholdu, to wtedy balans gruntu się troszeczkę zmienia, z tego względu, że jest większy zasięg. No, można tak, można machać ferromagnetykiem. Jest wysoki ton, powinno być teraz w tej chwili troszkę w lewo. No, już wchodzi niższy ton, ale że ferryt jest niekształtny, więc zazwyczaj jak sprawdzam, to po prostu macham w tą stronę i ustalam zero gruntu. Mniejszy ferryt, na mniejszy może będzie mniejsza reakcja. No, jest praktycznie cicho. Także małym ferytem też można robić. No, nie ma żadnej reakcji. A wcześniej jak było widać, było to praktycznie poza skalą i tak dalej. Autogruntu, jeśli tak jest, jeśli tak jak producent to przewidział, to automatyczny grunt działa w jednym tonie i w jednym tonie wycina ferryt. Nie ma reakcji. To samo kamień magnetyczny z jakimiś tam minerałami też nie widzi, a w dwóch tonach prawdopodobnie jest tak przewidziane, żeby można było szukać tym wykrywaczem kamieni magnetycznych, tak sądzę, bo już kilka modeli tych grzebałem, no i w dwóch tonach też będzie to ferryt widzieć. Przerabiałem właśnie kilka tych sztuk i się zastanawiałem, na jakiej zasadzie działa automatyczny filtr gruntu, więc tak sądzę i tak, no na kilku modelach już to jest sprawdzone i tak właśnie działa ten dławik. Nie wiem jak to jest dokładnie w instrukcji zapisane i do jakich ustawień to, kiedy, jak to włączyć, kiedy, czym, jak to można tymi filtrami sobie w terenie dostrajać, ale żeby starsze Golden Maski w kwadratowych obudowach i Golden Mask chyba trójka mi się wydaje też miał filtr balansu gruntu, tylko że on miał auto, chyba norm i off, więc miał takie trochę podfunkcje, ale to tak samo działało między jednym a dwoma tonami. No tak jak widać. A teraz o, zależy jak kiedy jakie zakłócenia mi tutaj wchodzą
i wtedy można troszkę kręcić tutaj na granicę. No, także wszystko w porządku. Była usterka, tak jak podejrzewałem. Po wymianie wróciło do normy. Żelazo. Teraz mamy multiton, więc żelazo powinno być sygnalizowane. Albo sygnalizowane w dwóch tonach, albo w jednych tonach, jakby kopać, jakby się kopało wal metalu, albo w jednym tonie z wyciętym żelazem. Dobra, to tyle na tyle. W skrócie omówiłem co i jak to wszystko tutaj z tymi filtrami działa, bo się też zastanawiałem. I tak to wszystko wygląda. Wykrywacz teraz działa dobrze i tak właśnie powinno być. No dobra, nie przedłużam, zmykam, bo tam kolejne sprzęty czekają, a można powiedzieć, że niektóre osoby się jest trochę niecierpliwą, ale że ja po prostu nie jestem wszystkiego w stanie od razu naprawić, z tego względu, że to zajmuje czas. Czasem nie ma też części, trzeba kupować, to są kolejne zwłoki czasu i tak dalej. No dobra, sprzęt zrobiony, także fajnie, cieszy mnie to. I wspominając jeszcze Rutusa tamtego starego, też zrobiłem, z 20 minut pochodziłem u siebie po podwórku i też tam nie stwierdziłem, żeby się coś wzbudzało. W domu po prostu mam zakłócenia i czasem jest ok, a czasem niczego nie da radę po prostu sprawdzać. Dobra, zmykam, do kolejnego odcinka. Cześć.